Fantastycznie, że to oglądasz. Ja na imię Mariusz, razem z Agnieszką prowadzimy dla Ciebie specjalny projekt Odmładzanie na surowo. Dzielimy się tutaj informacjami, w jaki sposób możesz odzyskać zdrowie i poprawić swoją energię, korzystając z darów natury. I dzisiaj pragnę na tym filmiku bardzo szybko powiedzieć Ci parę informacji na temat tego, w jaki sposób przygotowujemy sobie soki, świeżo wyciskane soki właśnie z warzyw i owoców. Mamy kilka zasad, które warto zastosować przy robieniu takich soków. Po pierwsze, nie łączymy ze sobą generalnie warzyw i owoców. Jedynym wyjątkiem jest jabłko. Jabłko nadaje się do tego, żeby połączyć z warzywami, połączyć z owocami. Dlaczego tego nie robimy? Ponieważ warzywa i owoce różnią się enzymatycznie. Warzywa wchłaniają się do naszego ciała, potrzebują, żeby się wchłonąć do naszego ciała około 1,5 godziny. Natomiast owoce już 20 minut wchłaniają się do naszego krwiobiegu. To jest pierwsza zasada. Druga zasada jest taka, że nie wyciskamy razem z innymi owocami czy warzywami melonów. Melonów czy arbuzów, one zupełnie mają inne enzymy niż warzywa i owoce, ale też różnią się enzymami między sobą. Dlatego wyciskamy, jeśli masz melona, to wyciskasz tylko samego melona. Następną zasadą jest to, że wszystkie warzywa i owoce oczywiście bardzo dokładnie myjemy. Możemy myć pod bieżącą wodą, używając jakiejś szczoteczki, albo po prostu potrzebujemy zrobić tak zwane płukanki w occie albo w sodzie, po to, żeby pozbyć się warstwy czy pestycydów, czy wosku, który jest właśnie na różnego rodzaju warzywach i owocach. Następną zasadą jest to, że potrzebujemy przede wszystkim zadbać o to, żeby nasze warzywa i owoce wyciskać ze skórką. Ze skórką, ponieważ w skórce i tuż pod skórką jest najwięcej wszystkich elementów, które nam są potrzebne do życia. Wystarczy, że umyjesz je dokładnie i wyciskasz z nich sok. Jedyne owoce, które potrzebujemy obrać, jedyne, nawet ananasa, nawet melona, nie obieramy ze skórki, ale jedyne, które obieramy, to są cytrusy. Obieramy je tylko z tej błyszczącej skórki, która jest na zewnątrz, po to, żeby pozbyć się tej woskowiny, która właśnie tam jest, bo to jest jedyny owoc, którego nie powinniśmy właśnie wyciskać w całości. No i ostatnią zasadą jest to, że najlepsze soki, najsmaczniejsze i najbardziej odżywcze, to te soki, które są wyciśnięte na bieżąco. Czyli wyciskamy sok i wypijamy. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ na przykład witaminy, nie wiem czy wiesz, ale one ulatniają się bardzo szybko. W 15 minut po wyciśniętym soku do 50% witaminy C z cytrusów już się ulatnia. W ciągu godziny praktycznie nie ma tam witaminy C, dlatego warto wyciskać soki na bieżąco i pić je na bieżąco. Mam nadzieję, że te kilka prostych zasad pomoże Ci do tego, żeby wyciskać sobie niesamowite soki. Zapraszam Cię do serii filmów, które dla Ciebie przygotowaliśmy, na jaki sok przygotować na dany organ czy gruczoł w naszym ciele. To tyle na tą chwilkę, do zobaczenia w następnych wideo. Cześć!